Dobry wieczór Państwu, po dłuższej przerwie czas na kolejny odcinek magazynu Test Speedway TV w czwartkowy wieczór. Kłaniam się Krystian Natoński i zapraszam na naprawdę bardzo ciekawie zapowiadający się magazyn w oborowym towarzystwie. Zaczynamy od płci pięknej. Jest z nami Marcelina Rutkowska, Eleven Sports oraz Eurosports. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Jest z nami także Szymon Woźniak, moje Bermudy z Stargorzów. Witam Cię, Szymon. Witam wszystkich kibiców i witam Was również. I oczywiście Denis Zieliński, Zooleszcz, DPP Logistyki GKM Grudziądz. Witam, Denis. Dzień dobry wszystkim. W trakcie naszego programu dołączy do nas jeszcze Michał Sznyt, Speedway Canvas, znany fotoreporter, więc myślę, że też porozmawiamy sobie z nim o jego działalności, ale także o konkursach i o PG Ekstralidze, oczywiście o zbliżającej się kolejce. A propos różnych konkursów gier, to taka informacja na początku naszego programu. Speedway Hero, gra żużlowa. Zainteresowani pewnie wiedzą, o co chodzi. W opisie pod tym filmikiem możecie znaleźć szczegóły. Jeszcze raz podkreślę, Speedway Hero, gra żużlowa. No i tradycyjnie zachęcam do zadawania pytań naszym gościom. To jest właśnie clue naszego, esencja naszych programów live chat na żywo, a więc można tutaj zadawać pytania do woli i te najciekawsze będę w Waszym imieniu zadawał. Na początku zacznę od chyba bardzo ważnej informacji. 15 maja, powrót kibiców na trybuny. Na to czeka cała żużlowa Polska. Mówię żużlowa, bo żużlowi kibice najbardziej z tego korzystają. Sezon piłkarski powoli dobiega końca, sporty halowe praktycznie odpoczywają w wakacje, więc żużel korzysta najbardziej z tego, że już 15 maja wracamy z kibicami. Zacznę po raz kolejny może od kobiety, czyli Marcelina. Jak ty z perspektywy dziennikarskiej cieszysz się z tego, że wreszcie nie będzie pustych stadionów, tylko poczujesz za sobą ten tłum ludzi? Tak, rzeczywiście jest w tym coś takiego szczególnego, kiedy się przyjeżdża na stadion przed zawodami i te trybuny są wypełnione fantastycznymi ludźmi, bije taka dobra energia z tych trybun i faktycznie da się poczuć taki inny zupełnie klimat, kiedy te trybuny są wypełnione. No niestety ten czas pandemiczny sprawił, że w związku z obostrzeniami nie było to możliwe do tej pory, dlatego tym bardziej cieszymy się, że udało się w miarę szybko jednak otworzyć te stadiony. W zeszłym sezonie, jak popatrzymy, zaczynaliśmy w czerwcu tak naprawdę i też dwie pierwsze kolejki przecież odbywały się bez udziału kibiców, a teraz jesteśmy w połowie maja i już kibice będą mogli oglądać żużel na żywo, to na pewno dobra informacja i cieszymy się bardzo, bo nam też tak z naszej perspektywy i z naszej pracy bardzo brakowało tej obecności kibiców. Brakowało, ale podejrzewam, że zawodnikom jeszcze bardziej, bo tak się często mówi, że żużlowce na torze tego nie czują, tego nie słyszą, ale w momencie, kiedy podjeżdża się pod taśmę, a przede wszystkim jak się w parku maszyn, to czuć, to słychać i wy jako żużlowcy możecie doskonale to potwierdzić, że mecz PG Ekstraligi bez kibiców traci co najmniej 50% na wartości, Szymon. No, ja myślę, że dla mnie traci 100%, bo sport został stworzony po to, żeby ludzie ze sobą rywalizowali po to, aby inni mogli to podziwiać i cieszyć oczy, a tak naprawdę sport bez kibiców to nie jest to samo. Wiadomo, że dzięki telewizji nasze mecze oglądają setki tysięcy widzów w telewizji, ale jednak kibice na trybunach to są ci najwierniejsi i to właśnie dla nich chcemy jeździć, chcemy walczyć i zdobywać punkty, robić widowisko. No i zgodzę się z tym, co powiedziałeś, kiedy już puścisz dźwignię sprzęgła, to nie będę tutaj ściemniał, że tych kibiców brakuje, bo wtedy ta koncentracja jest już na takim poziomie i skupienie, że myśli się tylko o jakichś takich swoich tam ważnych sprawach w trakcie wyścigu, ale jeżeli chodzi o czas przed meczem, czy w trakcie meczu w parku maszyn, pomiędzy wyścigami, to na pewno ta różnica jest odczuwalna i też już się nie mogę doczekać powrotu kibiców na trybuny. To jeszcze zapytam Denisa. Denis, młodym zawodnikiem, jesteś juniorem. Tych młodych zawodników ta rzecz kibiców często stresuje, a jak to u ciebie? Bo nagle przyzwyczailiśmy się do pustych stadionów, nagle wyjedziesz na tor, a tam już będzie spora rzesza fanów. Ale mimo młodego wieku chyba mam nadzieję, że cię to nie rusza, mówiąc kolokwialnie. Fajnie jest, jak są kibice, teraz ich długo nie było i to tak było, jeżeli jechałem na trening czy na zawody, to jakby wiadomo, zawody, to jeszcze jest troszeczkę większy stres, ale jak ci kibice będą na tych zawodach, to tak będzie właśnie fajnie usłyszeć ich doping i. A jeśli mogę tylko wtrącić, to chciałabym zapytać o wrażenia, bo pojawili się kibice na podnośnikach również w Grudziądzu i to taki był piękny obrazek, Denis, jak wy to odczuwacie? No tak, to była taka sytuacja.
udało też nam się wygrać ten mecz, tam na tych podnośnikach zostało odpalone race, to fajnie właśnie było sobie to, może niekoniecznie race, ale chociaż było można zobaczyć tych kibiców. Fajna sprawa. Szymon, dla Ciebie ten dzisiejszy dzień bardzo pracowity, taki media day, już tak sobie żartowaliśmy przed wejściem na żywo, że sporo już wywiadów dzisiaj udzieliłeś, a mogłeś jeszcze więcej, jak nam powiedziałeś. Natomiast też za Tobą zgrupowanie kadry. Myślę, że to jest zawsze ciekawe, zawsze jak dostaje się powołanie, nawet jeżeli nie ma żadnych zawodów zbliżających się, nie ma jakichś konkretnych imprez, to samo sam fakt, że jesteś na zgrupowaniu, w Twoim przypadku tym bardziej, że w Bydgoszczy, no to sprawiło, że no miło jest zawsze uczestniczyć w takich wydarzeniach. No dla mnie tutaj ta sprawa jest jakby jasna i oczywista od najmłodszych lat, bo odkąd sięgam pamięcią i odkąd zacząłem kręcić pierwsze kółka w wieku 7 lat, to od zawsze moim marzeniem było, aby kiedyś zostać reprezentantem Polski i to jest dla mnie coś, czego nie wiem, może nawet nie da się wytłumaczyć, ale jest to dla mnie wielki zaszczyt, spełnienie marzeń i chyba jakby największa taka gratyfikacja i jakby potwierdzenie, że to, co robię, ma sens i że te marzenia rzeczywiście warto pracować, żeby te marzenia spełniać, żeby do nich dążyć. Martyna, miałaś przez chwilę okazję obserwować się z bliska, to, no to jak ten team spirit jest, bo Rafał Dobruski, wszyscy tutaj mówimy, że zaczyna swoją nową przygodę trenerską, teraz w roli selekcjonera. Jak to tam obserwowałaś z bliska, te relacje Rafała Dobruskiego z reprezentantami? Był stres u trenera Dobruskiego, mimo że on wszystko doskonale zna, ale jednak funkcja, no, nowa funkcja. Nie, no wydaje mi się, że to jest tak doświadczony trener i też ma za sobą lata prowadzenia kadry juniorów z wielkimi sukcesami. Więc myślę, że wszystko jest pod kontrolą i Rafał Dobrucki doskonale wie, jak tą całą ekipę zebrać razem, jak tam wprowadzić taką pozytywną atmosferę i rzeczywiście dało się to odczuć, bo jak przyjechałam na stadion Polonii Bydgoszcz, to naprawdę taki powiew świeżości, było gwarno, było wesoło, chłopaki ze sobą rozmawiali i też widać między wami, zawodnikami, Szymon, tutaj do ciebie się zwrócę, że jest między wami faktycznie fajna relacja, fajnie ze sobą się komunikujecie, rozmawiacie, żartujecie, też słyszałam, że dużo śmiesznych takich sytuacji było podczas chociażby kręcenia tych różnych wideo takich marketingowych. Słyszałam, że tam Bartosz z Marzlik ponoć bardzo, bardzo wesoły i bardzo dużo się śmiał, więc no, na pewno był to dla was bardzo pozytywny czas, ale my też lubimy was, zawodników, oglądać właśnie troszeczkę zakulisowo, troszeczkę poza torem, ale też jakie są wasze relacje, jak wy razem ze sobą funkcjonujecie, to jest bardzo fajne. To prawda, no, atmosfera na zgrupowaniu była bardzo dobra. No, rzeczywiście było i merytorycznie, i ciekawie, i wesoło, i sportowo, i trochę czasu takiego właśnie spędzonego w luźny sposób z kolegami z kadry, także było krótko, ale na pewno bardzo przyjemnie i radośnie. No przede wszystkim takie spotkanie z panem Tomkiem Golobem po kolacji, no nie chciało się tego kończyć, bo i my nie chcieliśmy przestawać słuchać i pan Tomek nie chciał przestać mówić i tak, tak to się skończyło, że wylądowaliśmy w łóżkach jakoś tam grubo po północy, także no było naprawdę fajnie. Nie wiem, czy ja dobrze słyszałam, przepraszam, tylko zapytam, dopytam. 4 godziny to spotkanie trwało rzeczywiście, tak? Z Tomkiem Golobem? No łącznie z kolacją chyba ponad 3, no około 4 godzin, tak? Tak, no. Rzeczywiście mogło to się skończyć, bo to już najpierw była kolacja, potem właśnie spotkanie, potem jeszcze spotkanie się kończyło jeszcze na parkingu przed hotelem, także trochę to trwało, ale było naprawdę bardzo, bardzo interesujące i wesoło i przyjemne. To rozumiem, że dużo wyniosłeś po takim spotkaniu z Tomaszem Golobem, że Tomasz Golob już wiele powiedział, czy to w wywiadach, czy właśnie w prywatnych rozmowach, ale tak ogromna wiedza, że każde jego spotkanie sprawia, że wychodzi się mądrzejszym już Lobo. Zdecydowanie tak. Z tym, że no to też tak nie jest, jakbyś rozwiązywał krzyżówkę, a ktoś by ci podpowiadał hasła, to tak nie działa. Oczywiście takie rady są bardzo cenne i należy takich rad słuchać, bo takie rady na pewno dużo dają, ale przede wszystkim żużel jest tak indywidualnym sportem pod kątem
pod kątem takim, że każdy potrzebuje czegoś innego, żeby wygrywać i takie rady są bardzo cenne, ale takie rady trzeba najpierw jeszcze po prostu przetrawić przez swoją głowę, przenieść to na swój sprzęt, na swoje jakieś tam podejście, bo każdy ma inne i wtedy rzeczywiście może z tego wyjść coś dobrego, ale no już samo takie spotkanie samo w sobie, w takim gronie, z takimi osobami i rozmawianie na tematy żużlowe, no to myślę, że ja bym mógł tam siedzieć do rana i mi by się nie znudziło. Pojawiają się pierwsze pytania na naszym live czacie, ale zanim je zadam, to jeszcze dopytam cię, Szymon, jest ta Kindersztuba w przypadku zgrupowania z kadry i jest, mówicie po imieniu do Rafała Dobruskiego, czy panie trenerze, panie selekcjonerze? Nie, no trenerze się zwracamy, chociaż wiadomo, że no, takie relacje z trenerem Dobruckim są takie bardzo takie swobodne i oczywiście nie do przesady, absolutnie to nie chodzi o to, że traktujemy trenera jak naszego kolegę, ale zwracamy się oczywiście per trenerze, bo moim zdaniem tak należy i tego wymaga sytuacja, czy też właśnie tylko chociażby to, że jesteśmy reprezentantami Polski, czy ja, czy trener i takie relacje należy zachować, ale rzeczywiście ten kontakt z trenerem Dobruckim jest taki bardzo swobodny i możemy swobodnie porozmawiać nie tylko na tematy żużlowe. Tak, no zadałem to pytanie właśnie tak, jak tutaj sam wspomniałeś, że są trenerzy, którzy mówią, że okej, prywatnie możemy do siebie mówić po koleżeńsku, ale jak jesteśmy gdzieś na zawodach żużlowych, telewizja, kamery, to ta Kindersztuba musi być, dlatego tak z ciekawości dopytałem, jak to jest, ale już tutaj spieszę z pytaniami od naszego live chata. Pan Dawid pyta, Szymon, Denis, macie udany początek sezonu, jakie są wasze recepty na mocne wejście w rozgrywki ligowe? Denis, zacznijmy od ciebie. Tak, no nie ukrywam, że ten początek sezonu jest dla mnie udany. Też zmieniłem mechanika w tym roku, w sumie Tomek, który pracował 11 lat u Nikiego Petersena. Nowe silniki od pana Ryszarda Kowalskiego, które jakby pasują mi, są szybkie i dopasowanie tego całego sprzętu. No i jakoś to się wszystko tak połączyło, no i te punkty jakoś przychodzą. Czyli rozumiem, że sporo zainwestowałeś w sprzęt, zainwestowałeś w siebie, mówiąc wprost. Tak, można tak powiedzieć. Ale to jest to, co się zmieniło u ciebie w porównaniu z poprzednimi sezonami? Czy coś jeszcze zauważasz, co wyszło na dobre? No bo jak tak spojrzałem, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, na twoje wyniki sprzed roku i sprzed dwóch lat, no to jest naprawdę bardzo duża różnica. Więc co się tak naprawdę zmieniło oprócz tego sprzętu? Mental, coś jeszcze? Jak byś to określił? Myślę, że też jestem rok starszy, jakby coraz więcej jeżdżę. Zeszły rok przyjechałem parę meczów ligowych, nabrałem doświadczenia. Pierwszy sezon jeździłem w Gdańsku jako jakby sezon ligowy, tam też nabrałem doświadczenia, objeżdżenia i myślę, że to jakby mi dużo pomogło. Ale czyli rozumiem, że nie zmieniłeś swojego podejścia do uprawiania tego sportu, jakaś dodatkowa, nie wiem, specjalna dieta, tutaj coś się zmieniło? Nie, na pewno więcej trenowałem w zimę, bo dość dużo trenowałem, się zdarzało, że trenowałem dwa razy dziennie i to tak, myślę, że to też miało na to wpływ, bo i czuję się pewniej, silniej i wiem, że jakby tego, no pewniej się czuję po prostu. No i dzisiaj też trenowałeś, tak? Zdradziłeś nam przed programem. Tak, no dzisiaj akurat mieliśmy trening. Szymon, pytanie właśnie, to samo pytanie od pana Dawida do ciebie, jakbyś ocenił ten początek. Początek sezonu no, może nie jest jakiś wymarzony, ale no, nie mogę narzekać. A jaka jest recepta? Nie ma jakiejś złotej recepty. Tak naprawdę to z wiekiem wraz z bagażem doświadczenia wszystko jakoś powoli udaje mi się lepiej składać w jedną całość. Dobrze układa mi się bardzo współpraca z panem Ryszardem Kowalskim, który przygotowuje moje silniki i to dzięki właśnie panu Rysiowi i Danielowi udało mi się taki bardzo dobrze działający park maszyn zbudować. Do tego no, udana współpraca z moimi chłopakami w teamie, dobre przygotowanie fizyczne już trzeci rok z rzędu z moim trenerem Łukaszem Rambalskim, co nam
bardzo pozytywnie wpływa na nie tylko na moją jazdę, ale i na całe moje życie, także na to składają się tysiące czynników i po prostu trzeba się starać, żeby każdy z nich był dopracowany, wtedy wszystko się układa. To teraz zadam pytanie, myślę, że Marcelina się ze mną zgodzi, że pytanie z takiej kategorii uwielbiają, tak mówię to troszeczkę przewrotnie, jakie cele mają Szymon Woźniak i Denis Zieliński na najbliższe mecze? Denis, jakie masz cele? Tutaj pyta jeden z... Najważniejsze jest to, żeby objechać cały sezon bezpiecznie, bez żadnej kontuzji. Chcę się jak najlepiej pokazać w lidze, zdobywać jak najwięcej punktów, tyle ile jakby wiem na ile mnie stać, ale jakby chciałbym ich zdobywać jak najwięcej. No głównie właśnie jak najlepiej pokazać się w Ekstralidze. No to ja to troszeczkę rozszerzę to pytanie, bo masz za sobą też brązowy kask, tak? Finał, czwarte miejsce, przegrany bieg dodatkowy od brązowy medal z Bartłomiejem Kowalskim. Jak dużo dosyć czujesz po tych zawodach? Wiadomo, fajnie by było stanąć na podium, bo te czwarte miejsce to jest takie od razu poza podium. Miałem ten bieg dodatkowy, no Bartek okazał się szybszy. Tak jest sport żużlowy. Czwarte miejsce to też jest wysokie miejsce, więc po części jestem zadowolony, a po części szkoda, że nie stanąłem na podium. No myślę, że rok temu o tej porze, gdyby ktoś ci powiedział, że będziesz czwarty w brązowym kasku, to raczej byłbyś zadowolony. Tak, no to na pewno. Punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia. Szymon, no to w takim razie też obligatoryjnie tutaj w imieniu naszego użytkownika zadam to pytanie. Cele Szymona Woźniaka, może nie na najbliższe mecze, ogólnie na ten sezon, bo na najbliższe mecze no to wiadomo, co powiesz, że po prostu chcesz, żeby drużyna wygrała i żebyś dobrze punktował, ale tak na cały sezon, jakieś indywidualne, jakie sobie stawiasz? No indywidualny cel jest taki, że chcę być w dalszym ciągu solidną podporą drużyny i chcę wspierać tą drużynę, dokładać jak najwięcej punktów do dorobku, żeby udało się nam awansować do fazy playoff, a potem walczyć o medale. A jeżeli chodzi o cele indywidualne, no to ja zawsze jadę o to, co jest do zdobycia. Jak będę jechał w złotym kasku, to będę jechał złoty kask. Będę jechał Mistrzostwa Polski, to będę jechał Mistrzostwo Polski. I tak dalej, i tak dalej. Także moje cele są zawsze maksymalne, a ja po prostu z roku na rok jakby czuję się coraz silniejszy, aby te cele realizować. No i kibice uwielbiają takie wypowiedzi. Tak jest, nie ma co być tutaj skromnym, trzeba zawsze walczyć o najwyższe cele. Marcelina, jak tak patrzysz sobie na pozycję, na formę Szymona Woźniaka i całej drużyny z Gorzowa, jesteś bardzo zaskoczona, czy w ogóle nie jesteś zaskoczona tym, że Gorzów jeździ świetnie. No oczywiście tutaj gdzieś tam w nawiasie też mam na myśli to zwycięstwo w Lesznie, bo to sprawiło, że naprawdę wszyscy byliśmy zaskoczeni, ale ogólnie jak tak patrzysz na Gorzów? To rzeczywiście, to też tak troszeczkę nie da się analizować jakby siły stali Gorzów bez tego kontekstu zeszłorocznego, bo pamiętasz sam Szymon, pamiętam jak wypowiadałeś się na koniec tamtego sezonu, że już nigdy więcej takich stresów, już nigdy więcej, żeby tak się nie zadziało. Pokazaliście ogromną moc i to, że jesteście fantastyczną drużyną, która no jakby nie opiera się tym porażkom, szedł do przodu, ten spokój, który też Stanisław Chomski wprowadza do waszej drużyny, wydaje mi się tutaj bardzo, bardzo mocno pomaga. No a w tym sezonie zaczęliście chyba bez tego całego tła zeszłorocznego, zaczęliście z czystą głową, takie przynajmniej ja mam wrażenie. Dołączył Martin Waculik i też w ogóle patrząc na waszą drużynę, to chciałam też zaznaczyć, że wydaje mi się, że chyba jesteście najsympatyczniejszą drużyną w całej PGE, bo patrząc na wasze wszystkie charaktery. Marcelina, uważaj, Bartosz, co mówisz, bo konkurencja też... No wszyscy są bardzo sympatyczni, ale chodzi o to, że po prostu Stal Gorzów ma takie podobne charaktery, mam wrażenie, nie wiem, może Szymon powiesz, że jest inaczej, ale tak patrząc na was, na waszą czwórkę teraz patrzę, seniorów, tak? Anders Thompson, Martin Waculik, ty i Bartek Zmarzlik. No, wydaje mi się, że macie podobne podejście do życia. Nie wiem, czy tak jest, może to zdementujesz, może to potwierdzisz, ale tak mi się wydaje, że faktycznie ta atmosfera u was bardzo dobrze gra. No, zgodzę się, że podobne podejście do życia ma właśnie Bartek, Martin i ja. Anders ma zdecydowanie jakby inne podejście do życia, ale to nie oznacza, że my się źle dogadujemy, bo z Andersem dogadujemy się bardzo dobrze, ale jest to chłopak naprawdę
w pozytywnym tego słowa znaczeniu z innej planety, ale bardzo go polubiłem, wszyscy go bardzo lubimy. Jest to na pewno bardzo pozytywna postać i rzeczywiście w czwórkę udało nam się stworzyć taką, nazwałbym to taką szkolną zgraną paczkę, która na przerwach zawsze stoi razem, zawsze razem tworzy jakieś mądre albo głupie pomysły, zawsze razem gra na przerwach w piłkę i po szkole idzie razem do domu. Także tak bym to porównał i fajnie, że to jest takie szczere, a nie na potrzeby właśnie mediów, sloganów czy jakiś tam właśnie dobrego wizerunku. No to właśnie tak jakby o to mi tutaj chodziło, tutaj, żeby nikomu nie ujmować, że jesteście jedyną sympatyczną drużyną w całej Ekstralidze, ale rzeczywiście to po prostu, to wasze zgranie widać. Czyli Szymon sugeruje, że Anders Thompson to taki bardziej rock'n'rollowiec, tak? Można to tak nazwać, no, można go tak nazwać, tak. Taki Dennis Rodman, tak? Jak w starej ekipie Chicago Bulls, też był taki szalony. Porównałeś to wasze grono do ludzi, którzy tak jak w szkole grają w piłkę i tak dalej, więc jeżeli ktoś z waszego grona miałby namówić was na gary, to Anders Thompson, tak? To jest ten rodzaj ucznia. Tak, zdecydowanie. Właśnie to jest ten nic bądź szkolny, a my jesteśmy właśnie tą ekipą, która tam będzie dawała mu się podpuszczać, tak. Za chwilę zapytam Denisa też o to, jak to wygląda w ekipie grudziąckiej, ale Marcelina bardzo słusznie tutaj zauważyłaś, że ja myślę, że drużyny właśnie powinny być dobierane pod względem charakteru zawodników, że często to jest ważniejsze od umiejętności, bo nieraz mieliśmy dream teamy w różnych drużynach, ale te charaktery sprawiały, że tej atmosfery nie było, że zawodnicy gdzieś tam sprzeczali się w parku maszyn, trenerzy się odwracali plecami i tak dalej, lub bądź na odwrót i tak dalej, i tak dalej. I to się przekłada potem na wyniki. A może czasami lepiej zatrudnić kogoś innego, kogoś, który też nie może być słabszy, ale za to pasuje pod względem charakteru i może właśnie to jest ten sukces Gorzowa, Marcelina, właśnie ten charakter zawodników. No ale tutaj też jak spojrzysz na osiągnięcia wymienionych panów... Ja oczywiście panów, nie ujmuję tak, umiejętności, tak. Broń Boże. Oczywiście i tutaj po prostu wszystko zagrało, mi się wydaje, i osiągnięcia sportowe, i charaktery, i to zgranie, i ta pomoc wzajemna, więc myślę, że to na pewno też potem procentuje... Chociażby tym, że Stal Gorzów cały czas niepokonana w PG Ekstralidze, więc myślę, że po prostu tak holistycznie na to patrząc, no to właśnie wszystkie elementy tutaj zatrybiły, o, może tak to nazwę. Tak, to tak doprecyzuję, bo może zostałem źle zrozumiany, chodzi o to, że jak nie tylko umiejętności, ale właśnie tak. Charaktery też są ważne, że same umiejętności nie wystarczą. No i powstaje Stanisława Chomskiego, czym on tutaj też chyba trzeba to powiedzieć, że on jest tym, który, no przynajmniej tak mi się wydaje, że który bardziej studzi te emocje, on raczej nie musi was motywować, on jest tym takim właśnie ojcem waszym i te wszystkie swoich synów tak traktuje sprawiedliwie ojcowsku, czasami pochwali, ale czasami też skarci. No dokładnie, to nie jest tak, że tylko trener Chomski nas uspokaja, bo jak trzeba, to też potrafi trochę tam nas jakby zrugać delikatnie i zmotywować do działania. No tak po tej pierwszej serii w Zielonej Górze dało się wyczuć, że troszeczkę udało nam się trenera Chomskiego wkurzyć, ale miał rację, no i jakby utwierdził nas w przekonaniu, że nasze odczucia odnośnie toru są dobre i że mamy po prostu podjąć to ryzyko i wszyscy wspólnie jakby w tym kierunku pójść i to się po prostu opłaciło, także no dobrze, że mamy taką osobę, która patrzy z boku na to, co robimy, wie doskonale, który z nas, jakie ma preferencje, czego potrzebuje w danym momencie i wie, kiedy ktoś z nas potrzebuje pomocy, a kiedy lepiej zaufać jakby naszym odczuciom. Także no, trener Chomski bardzo dobrze nas zna, bardzo dobrze potrafi to wykorzystać i dzięki temu bardzo nam pomaga, czy to chwaląc, czy ganiąc, czy jakby wyciągając tarczę i izolując nas od jakichś tam powiedzmy nieprzyjemnych sytuacji. Tak sobie teraz staram przypomnieć jakiś moment, w którym widzę Stanisława Chomskiego właśnie, który gdzieś tam gani zawodnika, bo jakoś sobie teraz nie mogę przypomnieć, zawsze mam to do tami właśnie spokojnego, wyważonego trenera, który gdzieś tam radzi zawodnikowi. Ale to o to właśnie chodzi. Trener nie jest po to, żeby wziął mikrofon i na forum powiedział, co mu się nie podoba.
tylko chodzi o to, żeby ta właśnie nasza współpraca między sobą była hermetyczna i to nigdy jakby nie wyjdzie na zewnątrz, o czym my rozmawiamy i kto jest w jakim nastroju. Właśnie o to chodzi, żeby w swoim gronie robić to, co trzeba, a na zewnątrz mówić, że wszystko jest okej. I właśnie za to bardzo cenię trenera Chomskiego. I tak powinno być. Denis, porozmawiamy teraz o Grudziądzu. Denis, jak cię jeździ w drużynie, o której mówi się, że jest głównym kandydatem do spadku? Jesteś człowiekiem, który gdzieś tam otwiera internet i czyta te info, te wszystkie newsy, czy bardziej się starał tego odciąć? No bo nie oszukujmy się, musimy wyłożyć kawę na ławę. Grudziądz no jest jednym z kandydatów do spadku w opinii publicznej. Wiele osób tak uważa. Czy to psychicznie znieść? Ja czytam te komentarze, bo jakby mnie to nie rusza. Ja się skupiam na sobie. Wiadomo, jak drużyna przegrywa, no to nie jest fajne. Robimy wszystko, gdzieś tam mamy problemy, nie ja, ale jako drużyna mamy problemy z dopasowaniem się do torów. No a kibice, no wiemy o tym, że tak właśnie piszą, że jesteśmy kandydatem do spadku, ale ja staram się robić swoje i na tym zostanę. A te problemy, jakbyś rozszerzył ten wątek problemu dopasowania się do toru, gdzie upatrujesz tutaj rozwiązania? Ciężko powiedzieć, jakby każdy ma jakieś tam swoje problemy, niektórzy nie mogą się dopasować poprzez jakby, nie wiem, może silniki, czy no ja nie mogę się wypowiadać za kogoś innego, ponieważ no, nie jestem w stanie, nie wiem, co ma. A to sam się staram jakby ja dopasować w 100%, żeby być szybkim i tyle. To jaki tor ty lubisz w takim razie? Taki jaki jest, czy taki jaki był kiedyś w Grudziądzu? Ja to chyba taki, jak nie wiem, może w tym roku twardy jest na pewno ten tor. To już było, można zauważyć na meczach ligowych. W zeszłym roku był trochę bardziej jakby taki sypki. Ciężko mi powiedzieć, ja jestem takim zawodnikiem, że chcę się dopasować do tego, co jest, a nie mam takich wymagań, że chcę taki tor i na takim tylko pojadę. Marcelina, to zapytam cię teraz właśnie o ekipę z Grudziądza, obserwując z boku ten zespół. Kilka tygodni temu był u nas gościem prezes Murawski. Tak, Murawski, dobrze nie przypomniałem nazwiska? Tak, prezes Murawski, prezes GKM-u Grudziądz, który no, sam przyznał, że oczywiście nie jesteśmy tutaj faworytem do playoffów, ale no, musimy walczyć, no bo to nam pozostało. Nie myślimy, nie mamy w głowie zakodowanego spadku do pierwszej ligi, bo to nie jest sportowemu. Jak patrzysz na drużynę z Grudziądza, gdzie, Marcelina, tutaj widzisz atuty, żeby Grudziądz się utrzymał? No atuty to na pewno jeden z atutów, że tak przedmiotowo powiem, jest tutaj z nami na dzisiejszym live'ie, Denis Zieliński. No i świetna w ogóle praca juniorów, bo jak się spojrzy chociażby na klasyfikację juniorów samych w całej PGE Ekstralidze, no to chyba Grudziądz znajduje się aktualnie na trzecim miejscu, więc wygląda to bardzo pozytywnie. Atuty, no atutem na pewno jest solidny jak co roku Niki Pedersen, no bo tego nie można mu odebrać, punktuje jak zawsze na swoim poziomie. A tutaj na pewno też jest w moim odczuciu sama organizacja, bo klub z Grudziądza naprawdę jest świetnym klubem, tam zawsze panuje bardzo pozytywna atmosfera, przynajmniej ja mogę, mówiąc tylko i wyłącznie jakby ze swojej perspektywy i z zewnątrz, jak to wygląda. Zawsze jest tam naprawdę bardzo, bardzo optymistycznie, pozytywnie, nigdy nie widziałam jakiegoś takiego strasznego zdenerwowania czy jakichś negatywnych obrazków. No brakuje punktów seniorów po prostu, no tutaj Kenneth Bier, no na niego najbardziej zwracamy uwagę, tak, nie wiemy co tam do końca się dzieje, o co chodzi z tymi silnikami, czy to rzeczywiście jest tak, że to tata mu serwisuje te silniki, czy on jest niedoinwestowany w tym sezonie, no można by tutaj różne wątki poruszać, a tak naprawdę sam zawodnik powinien i chyba wie, w czym problem tkwi, no i no co tu dużo mówić, jeżeli by te wszystkie trybiki po kolei, chociaż w tych 80% pracowały tak jak należy, to na pewno ta sytuacja wyglądałaby inaczej. Ale ja wierzę na pewno w to, że tutaj spróbuję Grudziądz się odbić mimo wszystko. Tutaj też widziałam już awizowany skład na najbliższe
spotkanie. No zobaczymy, co Paweł Miesiąc tutaj zdoła pokazać na torze w Grudziądzu. Zobaczymy, jak, bo widziałam, że Roman Langbaum pojawił się też w tym głównym składzie. No dla niego też nie było zbyt wielu takich okazji, żeby od początku startować. Nie wiem, jakim zawodnikiem jest Roman Langbaum, też jakby charakterologicznie, to może Denis by nam coś więcej powiedział, jaki to jest chłopak. Na pewno pokazał się dobrze w przedsezonowych sparingach. Zdaje się, że on chyba jako jedyny wygrał w Częstochowie dwa biegi. No nie było nikiego Pedersena, to na pewno, ale Roman wydawał mi się całkiem solidny w tych testach. Na pewno problemem jest to, że nie miał tych wielu szans i tak naprawdę, żeby go ocenić, to no, trzeba by mu dać pojeździć. Nie wiem, jak ty, Denis, oceniasz Romana i jakim on jest człowiekiem, jakim jest zawodnikiem, jak atmosfera w parkingu wygląda wokół niego, to może byś nam coś więcej powiedział. No tak, Roman jest bardzo w porządku kolegą, też jakby na treningach spisuje się dobrze. Oni też chłopacy rywalizują ze sobą, to tak naprawdę zależy od tego, jak to wyjedzie ze startu, to no wszystko musi, też ja wiem, jak po sobie jestem sam zawodnikiem, jakbym miał tak w ciągu meczu wskoczyć, nie wiem, czy w 10 biegu, czy no to zawsze jest się ciężej dopasować do tego toru. Roman miał właśnie takie sytuacje, no i to jest ciężkie, żeby tak wjechać i się wstrzelić. Raz się uda, raz się nie uda. No właśnie. Mówiliśmy o atmosferze, no taka atmosfera jest w ekipie grudziąckiej, czy Nicky Pettersen o atmosferę, no mówię tak oczywiście tutaj z dużym dystansem, bo wszyscy znamy Nikiego, ale właśnie, no jaka jest ta atmosfera w GKM-ie Grudziądz, czy wy jako zawodnicy mobilizujecie siebie nawzajem, są jakieś ekstra, nie wiem, meetingi robione, spotkania, żeby właśnie też uciec od tych właśnie wszystkich komentarzy mówiących o tym, że Grudziądz jest najsłabszy i Grudziądz za chwilę spadnie z ligi, musi być jakiś team spirit. No tak, spotykamy się, rozmawiamy, jakby wszyscy zawodnicy rozmawiamy ze sobą, nie jest to tak, że ktoś z kimś nie porozmawia, naradzamy się, rozmawiamy o przełożeniach, o wszystkim podczas meczu, czy też na treningach, czy po treningu właśnie są robione spotkania, analizujemy wszystko i wszyscy właśnie jesteśmy, myślę, że jesteśmy zgrani. A fakt, że masz mechanika Nikiego, byłego mechanika Nikiego Pettersena, sprawia, że twoje relacje z Nikim są lepsze niż innych żużlowców z Nikim? Masz kontakt z Nikim takim, że na przykład rozmawiacie ze sobą, on ci udziela rad? No tak, mam właśnie tutaj Tomek, pracuje u mnie w tym roku, wcześniej pracował u Nikiego. Gdzieś tam na dwóch meczach pomagaliśmy, moi mechanicy pomagali Nikiemu, ponieważ jeden mechanik nie mógł, Nikiego Pettersena po prostu nie mógł być na zawodach. To gdzieś tak też, Niki jest zawodnikiem wybitnym i dla mnie to jest jakby, jeżeli na przykład nawet stałem obok niego podczas zawodów, to mogłem sobie coś podpatrzeć i to jest dla mnie bardzo ważne. Ale nie odpowiedziałeś na pytanie, czy Niki udziela rad, jak do niego podejdziesz? To tak za bardzo nie skupia się on na sobie i to bardziej jak rozmawiamy, to rozmawiamy o torze, o takich rzeczach. Czyli rozumiem, że twój mechanik jest takim tutaj łącznikiem między tobą a Nikiem. Tak, tak. No jakoś mnie to Marcelina nie zaskoczyło. Znaczy wiesz co, ja nie wiem, bo ja mam na przykład bardzo dobre zdanie o Nikim Pedersenie jako człowieku. Ja tak, myślałam się, że... To jest bardzo... Panu... Tak, tylko że Niki to indywidualista, prawda? On raczej bardziej skupiony na sobie, niż żeby bawić się w trenerkę. No tak, ale zapowiadał jakby przed tym sezonem, że będzie chciał dbać o atmosferę w drużynie GKM-u. No i ja jestem ciekawa, czy wypełnia tę misję, o której tak mówił, czy tak nie do końca, Denis? No, dba o nas jakby. Stara się nam pomagać, czasem przyjeżdża i pomaga robić tor, nawet tak naradzamy się, on wtedy pomagał, taka była też właśnie sytuacja, że pomagał robić ten tor. No, atmosfera jest okej z Nikim. Niki czasem się zdenerwuje, bo wiemy, jaki jest Niki, ale poza torem jest bardzo w porządku człowiekiem. Mhm. Okej, no tu możemy postawić kropkę, bo nie będziemy teraz robić dodatkowego programu o Nikim Pettersenie, bo myślę, że już tyle czasu poświęciliśmy Nikiemu, że tutaj nie musimy tego robić. Patrzę na nasz live chat, za chwilę nas Michał Szmyd, jeszcze przez kilka następnych minut są z nami Szymon Woźniak i Denis Zieliński, więc śmiało proszę zadawać pytania. I pytania są, pan Wiesław Wiśniewski pyta Szymona, to pytanie musiało paść, to było pewne. Załóżmy, że Polonia awansowała, chciałbyś wrócić do Polonii za rok, jak oferta będzie dobra, pyta pan Szymon. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie. To zależy od wielu rzeczy.
Na pewno nie jest tak, że ja w tej chwili tylko czekam na to, żeby Polonia awansowała i wtedy od razu do tej Polonii przyjdę. Na moją decyzję składa się wiele, wiele czynników i jednym z nich też jest stabilizacja klubu. Wiadomo, że teraz to, co się dzieje w Bydgoszczy, to jest coś, co się tworzy i to jeszcze jakiś czas potrwa, także nie tylko lokalizacja, czyli Bydgoszcz, i nie tylko finanse będą stanowiły o mojej decyzji. Miejsce, w którym jeżdżę, to musi być miejsce najlepsze dla mojego aktualnego rozwoju i to było dla mnie zawsze najważniejsze i zawsze będzie. Mhm. Ale pewnie to będzie pytanie retoryczne, ale cały czas gdzieś tam śledzisz mecze Polonii Bydgoszcz, oglądasz. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jestem na bieżąco, oczywiście, że tak. I to mogę tutaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że śledzę wyniki, oglądam mecze i bardzo Polonii kibicuję. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, bo to jest klub, w którym się wychowałem. Aczkolwiek często mnie spotyka to pytanie właśnie, czy wrócisz do Polonii, jak Polonia awansuje, a na to pytanie nie da się odpowiedzieć tak albo nie. To nie jest pytanie z tego gatunku i to jest bardzo, bardzo złożony temat. Wszedłeś w buty Tomasza Goloba, bo Tomaszowi Golobowi też często zadawano to pytanie, kiedy Tomasz wróci do Polonii Bydgoszcz, był Tarnów, Gorzów, potem Toruń, Grudziądz, więc zawsze Tomasz co sezon miał to samo pytanie, więc teraz możesz się czuć tak samo jak Tomasz Golob. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy non-stop cię pytają, kiedy wrócisz do Polonii Bydgoszcz? Tomasz Golob doskonale... Nie, bez przesady. Tomek jest ikoną żużla i ogólnopolsko, na całą Polskę i na cały świat, także... No, porównywanie mnie do Tomka, to myślę, że to nie ten kaliber, ale rzeczywiście jakiś tam wspólny mianownik jest. Tak, chodzi właśnie o ten wspólny mianownik. To jeszcze myślę parę pytań do Szymona i do Denisa i oczywiście tutaj już witam Michała Szmyda. Tak, dostałem informację na UFO, że Michał, witam. Słychać nas, tak? Cześć, Denis, cześć Marcelina. I witam. Cześć, Michał. Witamy. Tak, dostałem informację na ucho, że Michał bardzo dobrze zna się z Szymonem, tak? Czy bardzo dobrze? No, znamy się, śledzę właściwie Szymona od właściwie jego czasów, kiedy nie tyle zdał licencję, co debiutował, tak? W Gdańsku w maju, ile to już? 12 lat temu. Tak jakoś się splatali. Oj, Michał, no. Znamy się trochę, może nie jakoś tam za żyle, ale się znamy. Dlatego właśnie, bo tak plan był pierwotnie taki, że najpierw jest z nami Szymon i Denis, a potem dołączył Paul i Marcelina. Przed programem troszeczkę ten scenariusz się zmienił, ale wiadomo, program na żywo też ma swoją specyfikę. Dlatego jeszcze tak można powiedzieć, jest last minute, proszę kierować pytania do Szymona i do Denisa na naszym live czacie. Jeżeli takowe macie, tutaj widzę jakieś pytanie, no to zadam je w takim razie. Tylko pan Dawid pyta, Szymon, z kim z twojej obecnej drużyny najlepiej ci się jeździ? Kurczę, no dobrze mi się jeździ ze wszystkimi zawodnikami. No rzeczywiście ostatnio dobrze po prostu wyglądało i fajną współpracę udało się stworzyć z Andersem Thompsonem i rzeczywiście kilka wyścigów w tym sezonie udało nam się w fajnym stylu wygrać na 5-1, ale to nie tak, że jeździ mi się z nim najlepiej. No, w zeszłym roku bardzo dużo punktów zdobyliśmy jeżdżąc wspólnie w parze z Bartkiem, także jak się jest taką zgraną paczką, to nie ma znaczenia z kim jedziesz, z każdym dobrze się znasz i z każdym dobrze się rozumiesz również na torze. To ja pozwolę sobie rozszerzyć to pytanie, bo mamy nową tabelę biegów od chyba drugi rok z nową tabelą biegów. Z perspektywy zawodnika, jak oceniasz to, że teraz częściej zmieniasz partnera na torze? Bo z perspektywy kibica to jest fajne, bo mamy tak naprawdę co chwilę jakieś roszady, każdy jedzie z każdym, a jak to jest z perspektywy zawodnika, bo czasami zawodnicy się przyzwyczajają, że zawsze jadą te 3-4 biegi w meczu z jednym kolegą, a tutaj się to wszystko zmienia. To ma znaczenie czy nie?
Ma znaczenie oczywiście, ale myślę, że ta nowa tabela ma swoje plusy i minusy. No, plusem na pewno jest to, że te numery jakby się ujednoliciły. To nie jest tak, że są 2, 3 super numery, a te pozostałe to jest taka, no, nazwijmy to, czarna robota. Teraz rzeczywiście to się bardziej ujednoliciło. Też myślę, że fajnym elementem jakby meczu ligowego jest to, że nie musisz tylko dobrze jeździć w parze z jednym zawodnikiem, ale ze wszystkimi twoimi kolegami. To też ma, myślę, fajny wpływ na jakby widowisko. Ale no, takim minusem, który no, zauważyłem jakiś czas temu, jest to, że na przykład dany zawodnik, kiedy wylosuje się jakiś tam dany zestaw startowy, na przykład dwa razy jedzie z tego samego pola, no to przy 4 wyścigach, kiedy na przykład dwa razy stajesz z pola C, które tego dnia jest na przykład całkowicie niekorzystne, niestety tak się czasami przytrafia, no to jakby no 50% twoich wyścigów, w 50% twoich wyścigów jesteś skazany na jakieś tam no utrudnienie, czy nie chcę mówić porażkę, ale na jakiś tam dyskomfort czy utrudnienie. No szkoda, że tak jest, bo fajnie było, gdyby każdy zawodnik rzeczywiście jechał 4 wyścigi z innego pola, no ale pewnie nie dało się tego tak pogodzić. Denis, z perspektywy juniora, jak, no to troszeczkę inna sytuacja, jeśli chodzi o bycie juniorem, ale jak ty do tego podchodzisz i jak jeździsz z kimś w parze, z seniorem, to wolisz takiego nikiego, który ucieka do przodu i radź se sam, czy jednak wolisz kogoś, kto ci pomaga? Bo nie zawsze ktoś ci chce pomóc, nie zawsze to wychodzi na dobre, dobrze o tym wiemy. No, ciężko powiedzieć na to, odpowiedzieć na to pytanie, bo jakby skupiam się ja jakby, żeby najlepiej pojechać. Wiadomo, jeżeli by była taka osoba w drużynie, która by mi gdzieś tam pomogła, kogoś wypchnęła, gdzieś by miejsce zostawiono, to na pewno by mi było lżej. Ale no, to jest sport żużlowy i na to, że są takie sytuacje, a nie inne, że czasem ktoś kogoś wypchnie i no, nie ma tego miejsca. Mhm. A ty jako junior drużyny z Grudziądza czujesz na sobie presję tego, że no, jest olbrzymia presja w Grudziądzu, żeby w końcu był dobry junior i dobrze punktował, bo w ostatnich sezonach, tak naprawdę odkąd Grudziądz jeździ w Ekstralidze, to mówi się, że największą bolączką tego klubu jest słaba formacja juniorska. Teraz jest Denis Wiecki, który daje nadzieję na lepsze jutro kibicom GKM-u. Czujesz na sobie tę presję, że kibice w końcu chcą juniora, który będzie solidnie punktował w PGE Ekstraligę? Ja właśnie staram się sobie nie narzucać takiej presji, bo jakby to na mnie źle wpływa sobie, tak narzucając w zeszłym roku, że ja muszę zrobić te punkty i muszę i nie ma innej możliwości. W tym roku bardziej podchodzę do tego na luzie, można powiedzieć, i właśnie to lepiej mi wychodzi. To jeszcze pytanko z live czatu do Szymona. Szymon, jak ci się jeździ na torze we Wrocławiu? No to jest... No wiadomo, po kocie meczu najbliższego ligowego, Petard Park. Tor we Wrocławiu jest lubiany, myślę, przez większość zawodników. Ja też lubię tam jeździć, jest zawsze dobrze przygotowany, geometria sprzyja ściganiu, jest to bardzo szybki tor. Jest wiele, wiele szybkich linii jazdy, także tor we Wrocławiu na pewno lubię. A dla fotoreporterów jest dobry tor we Wrocławiu pod względem strykania zdjęć, panie Michale? Czy dobrze? Tak, chyba tak. Obecnie teraz przy tych obostrzeniach, tudzież przy wyznaczaniu miejsc właściwie jest tylko jedna platforma we Wrocławiu, chyba na szczycie pierwszego łuku, ale można byłoby się spokojnie tam pokusić o jeszcze ze dwa miejsca, które by spokojnie pozwoliły robić dobre ujęcia, ale tak, on jest bardzo fajnie naświetlony, fajnie się robi sylwetki. Tak, spoko, super. Mm-hmm. Ja jeszcze mam po 2-3 pytania do obu zawodników i tak naprawdę zawodnicy mogą uciekać, bo pewnie już niecierpliwieni. Szymon, bardzo pracowity dzień, chyba że jeszcze Marcelina będzie mieć jakieś pytanie, czy Michał, to śmiało oczywiście. Pytanie o limitery w silnikach, bo też pytam o to wszystkich żużlowców, z którymi rozmawiam, bo to też był kontrowersyjny pomysł, wprowadzenie tych limiterów. To miało pomóc odciążyć w częstszym serwisowaniu silnika, odciążyć właśnie te obroty. Jak to jest w praktyce, bo nie są podzielone, nie ukrywam, że więcej jest tych negatywnych. Szymon? Nie sądzę, żeby to w jakiś tam znaczący sposób wpłynęło na żywotność silnika.
Inaczej powiem, może wpłynęło to w nieznaczny sposób na żywotność silnika, co nie znaczy, że wpłynęło pozytywnie na nasze oszczędności, bo i ja, i wszyscy zawodnicy, z którymi rozmawiam, których znam, robią serwisy tak samo często jak przed wprowadzeniem limiterów, a jednak no, zamieszanie, które wprowadziły te limitery i koszty, które musieliśmy ponieść w związku no, z wymianą tych wszystkich elementów i testowaniem, sprawdzaniem i analizowaniem, no, na pewno wygenerowało jakieś tam dodatkowe koszty. Mhm. Denis, potwierdzisz to, co mówi Szymon, czy masz troszeczkę inne zdanie na ten temat? Zgodzę się w 100%. Ja chyba słyszałam pozytywnej opinii wśród zawodników, w sensie takim, że żeby któryś przyznał rzeczywiście, że one pomagają w jakiś sposób tutaj oszczędności wprowadzić, więc no, temat do dyskusji chyba szerokiej. Trzeba by zapytać o pozytywną opinię przedstawicieli FIM-u, to na pewno byśmy takową usłyszeli. Myślę, że tak. Czy byście się z nią zgodzili, no to już druga kwestia, nie? No. Kogo to interesuje? No tak, no, żużlowcy to są odjazdy, to ma ich pytać o tam o zdanie. FIM ma taką politykę, że żużlowcy są najmniej istotni w tym sporcie. No taka jest brutalna prawda. Mam jeszcze właśnie pytanie do Szymona i Denisa. Szymon, jesteś doświadczonym żużlowcem. Jakie widzisz swoje najmocniejsze i najsłabsze strony? Jakie widzisz mankamenty, które jeszcze musisz poprawić? Jakie elementy, gdzie czujesz, że masz jeszcze rezerwę, a gdzie czujesz się mocny, jeśli chodzi o twoje rzemiosło żużlowe? Myślę, że jednym z moich większych atutów jest właśnie ta jakby zimna głowa, ta siła taka psychiczna, że tak powiem, bo no rzeczywiście, kiedy są takie wyścigi, gdzie ten ostatni wyścig decyduje, to wiem, że trener ma do mnie zaufanie i ja też wiem, że w tych najważniejszych momentach, jak to się mówi, ręka mi nie zadrży. Także myślę, że to może być jeden z moich większych atutów, tak to oceniam, a jeżeli chodzi o mankamenty, no, myślę, że tutaj już bardziej bym się skupił na technice jazdy, gdzieś tam dopatruję się jakichś właśnie błędów technicznych, czy właśnie podczas rozegrania pierwszego łuku bardziej bym tutaj się przyczepiał właśnie takie elementy techniczne, czy takie no właśnie stricte już związane z jazdą na motocyklu. Z rywalizacją też, ze ściganiem. Przypuszczam, że tor w Gorzowie pomaga poprawić tę technikę, no bo jednak to jest tor wymagający. No każda jazda, każde ściganie poprawia. To też jak się nauczysz jeździć na jednym torze dobrze, nie znaczy, że będziesz dobrze jeździł wszędzie, ale no rzeczywiście tor w Gorzowie jest niełatwym torem, co jakby wymusza na zawodniku to, że trzeba się rozwijać, żeby na tym torze dobrze jeździć. To mogę tylko, mogę tylko dopytać, bo tak Szymon tutaj zwraca uwagę na to, że jakieś mankamenty w technice jazdy czasami próbujesz niwelować i się zastanawiam, na jakiej podstawie jakby to oceniasz, czy to w tym real time, jak już jedziesz na to, że już czujesz, że na przykład coś zrobiłeś źle, czy masz jakiś taki czas po meczu na przykład, gdzie siadasz przed telewizorem, odpalasz sobie powtórkę meczu i analizujesz każdy swój bieg po kolei? Jedno i drugie. I w trakcie jazdy już czuję, że źle na przykład ustawiłem ciało i z wyjścia z łuku zamiast się rozpędzać to stoję i wiem, że to na przykład była moja wina. No a potem jak oglądam ten mecz, to rzeczywiście się przypatruję, co zrobiłem źle, że tak się stało. Także w ten sposób działam i w ten sposób staram się eliminować te błędy. No i też kiedy oglądam powtórki, no to też właśnie dużo zauważam takich błędów, gdzie na przykład mogłem lepiej rozegrać pierwszy łuk, czy właśnie gdzieś tam nie zostawić aż tyle miejsca, czy trochę inaczej pojechać, żeby jakby w tej bezpośredniej rywalizacji już wypracować sobie lepszą pozycję. No i Denis, oczywiście też pytanie do ciebie. Jesteś oczywiście w troszeczkę innej sytuacji, bo jesteś u progu tej żużlowej kariery, ale jak tak właśnie analizujesz swoją jazdę, gdzie widzisz, gdzie masz jeszcze większe
przerwy, a czujesz, że już jesteś mocny i to jest twój atut? Na pewno te starty moje jakoś są dobre. Nie ukrywam, że na pewno mogły być, by być lepsze. Gdzieś to, no, brakuje mi też jazdy, nie tyle co może jazda, ale takiego objeżdżenia, złapania doświadczenia, jak rozegrać pierwszy łuk, gdzie się ustawić technicznie, jak przyjechać dobrze, poprawnie, cztery okrążenia z zimną głową, to są myślę takie ważne rzeczy. Ten start właśnie jest moim takim atutem dobrym, a ta jazda taka, żebym przejechał poprawnie i technicznie, myśląc jakby jak rozegrać to wszystko dobrze, no to nad tym muszę pracować, ale myślę, że to jest tylko potrzebna jazda i analiza wszystkich moich wyścigów. No Szymon tutaj by mógł ci poradzić i chyba się zgodzi, że w twoim przypadku jazda przede wszystkim się liczy, że junior musi jak najczęściej jeździć regularnie, bo to jest chyba recepta na poprawę wszystkiego. No ogólnie rzutowiec powinien regularnie jeździć, to jest taki truizm, ale w przypadku juniora wiadomo, że to jest o wiele istotniejsze. To jeszcze pytanie do ciebie. Denis Tomek Dołkowski będzie na stałe najlepszy majster w Polsce, pisze jeden z użytkowników. Tak, mam nadzieję, że Tomek będzie ze mną jak najdłużej. Dogadujemy się bardzo dobrze. Jesteśmy zgranym teamem razem z moim bratem. Dogadujemy się bardzo dobrze i chcę, żeby był ze mną jak najdłużej. I tu chyba możemy postawić kropkę, nie będziemy już dłużej trzymać naszych zawodników Szymona i Denisa, chyba że Michał i Marcelina macie jeszcze last minute jakieś pytania do naszych gości, to śmiało. Ja na razie chyba nie. Ja też, bo tak mnie teraz strzeliłeś. Wyczerpaliśmy różne tematy. Szymon za chwilę mecz ligowy we Wrocławiu. Denis tak szybko patrzy z motorem Lublin, tak u ciebie, no tak. To ciebie trzeba wygrywać, prawda? Derby wyciągników może. Marcelina wcześniej o tym wspomniała. Jeszcze raz. A derby wyciągników, tak jest. Kibice z Grudziądza i kibice z Lublina, aczkolwiek teraz będą już mogli wejść na stadion. Na stadion, tak. 15 maja jest mecz. Także dziękuję panowie za udział w naszym live czacie. Dziękuję też za pytania do Szymona i do Denisa. Byli z nami żużlowiec Moje Bermudy Stal Gorzów, Szymon Woźniak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców i was również. Jest i Denis i żużlowiec ZOO Leszczy TPV Logistik GKM Grudziądz. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam wszystkich kibiców. Ty urodziłeś się 11 października, tak? 2002 roku. No to muszę to powiedzieć, bo ja się urodziłem 11 października, ale 92 roku, więc równo 10 lat przed tobą. Tak, przeglądałem sobie twój życiorys i tak sobie pomyślałem, ta sama data. Praktycznie. A to była świetna data, ponieważ Polonia Bydgoszcz wtedy jechała mecz o Mistrzostwo Polski ze Spartą Wrocław, ten taki, który Sparta przysłała trzeci garnitur. No proszę. Może dopisałem szczęścia, chociaż ja jestem chłopak częstochowy, więc... A dla ciebie, Marcelina, co oznacza ten dzień? Dla mnie 11 października... Nie było Marceliny na świecie. Ja mam... Gdzie? W 2002 czy w 92? Bo teraz... W 92, tak? W 92, no to już byłam, ale ja mam pamięć złotej rybki, więc generalnie ciężko pamiętam, co było parę dni wstecz, a co dopiero tyle lat temu. Ale ja, jak już jesteśmy przy datach, to ja się pochwalę, ja się urodziłam 11 kwietnia, tak jak Tomasz Golub. O, nie no, to jest wtedy... takie szczęście mam. Nic dodać i zrobiąc, to podwójna impreza wtedy można tak organizować. Jest. Dobrze, nie trzymamy już Szymona i Denisa, dziękujemy jeszcze raz wam i może jeszcze się zobaczymy za jakiś czas. Powodzenia panu. Dziękuję. Miłego wieczoru. Pozdrawiam. Szymon i Denis nas opuścili, ale nasz magazyn jeszcze trwa, bo jeszcze sobie zapowiemy na szybciutko kolejkę numer 5 i oczywiście jest z nami od kilkunastu minut Michał Szmyt, Speedway Canvas, a więc to też jest okazja, żeby porozmawiać troszeczkę o fotografii, bo był konkurs, tak? Możesz coś więcej, Michał, na ten temat powiedzieć? Tak, zadaliśmy pytanie, aby kibice udzielili kreatywnej odpowiedzi, dlaczego Bartosz Zmarzlik powinien zostać po raz trzeci w tym roku indywidualnym mistrzem świata na żużlu. No pojawiło się troszeczkę odpowiedzi tych kreatywnych, no właściwie prawie wszyscy stanęli na wysokości zadania. Fajnie się to czytało, no różne były argumenty za tym, dlaczego i jak. Generalnie starałem się ominąć, no i zwrócić uwagę raczej na rymowanki, gdyż to się bardzo często powtarza wszędzie, ale jedna osoba
pan Szymon Tyc, który wygrał, napisał taką rymowankę, taki wierszyk i tak się rozbudował, tak dużo pracy w to włożył, że to on właśnie wygrał. Gratuluję. I tutaj już skontaktowaliśmy. Mamy to jakoś zacytować? Masz, Michał, to z sobą? To jest takie długie, znaczy generalnie tak. Z imion, z liter składających się na imię i nazwisko Bartosza zostały stworzone wersy, plus dołożone jeszcze na dole kilka od siebie. Także no, gratuluję. Można to gdzieś będzie można udostępnić, zobaczyć, czy to gdzieś jest w internecie? Tak, jest na naszym fanpage'u na Speedway Canvas. Na Facebooku przytoczyłem cały cytat, bo to jest bardzo, no bardzo fajnie to wygląda. Dość długie, ale warto się wczytać. Bardzo fajnie, kreatywnie i to właśnie pan Szymon wygrał. Skontaktowaliśmy się już z nim, wybrał sobie obraz z naszego sklepu, którego zawodnika, którego jeszcze oficjalnie, znaczy oficjalną zgodę mam, ale będziemy go promować w najbliższym czasie. Z tego co wiem, to pan Szymon Tyc był na naszym live czasie, bo teraz tutaj mam na podglądzie, że zadałem jedno z pytań pana Szymona, więc jeżeli jest, o jest, mogę go nawet tutaj zaprezentować. Już pan Szymon Tyc jest razem z nami. Dziękuję tutaj za to, że jego wiersz, bo chciałem powiedzieć wierszyk, ale to jakiś poemat naprawdę, skoro tutaj mówisz, że naprawdę rozbudował treść. Pan Szymon z chęcią zobaczy po zakończeniu naszego programu ten utwór, bo może być naprawdę ciekawy. I tak, i wygrał, bo mówimy o Speedway Canvas, czyli płótno, tak? To nie jest taka fotografia, to nie jest plakat, to nie jest, to jest płótno. Tak? Tak, to jest zdjęcie przełożone techniką druku na płótnie. Mhm. Z twardym obramowaniem, no takie można spotkać, nie wiem. Nie chcę tutaj robić kryptoreklamy, ale w dużych galeriach, takich na dziale, powiedzmy tam z lustrami czy z dekoracjami do wnętrz do domu, to coś takiego. I formaty też są naprawdę dość duże, takie mniej więcej jak za mną tutaj widać, to są 80x60 i to jest średni rozmiar, powiem. I to jest średni rozmiar, a można to użyć, nie wiem, do biura, do garażu, wszędzie. Także, czy do pokoju, także no... Rozmiarowo to troszeczkę fajnie wygląda, ale szczególnie jak się przełoży zdjęcie. Zdjęcia, jak każdy widzi, nie wiem, w internecie, czy sobie wydrukuje, czy jest odbitka wywołana, no okej, fajnie, ale jeżeli się go powiększy do dużych rozmiarów, to wtedy dopiero takie zdjęcie, moim zdaniem, potrafi zrobić wrażenie. Mhm, bo pan Szymon wygrał konkurs, ale rozumiem, że jeżeli na przykład Marcelina albo ja byśmy chcieli taki obrazek sobie zamówić i powiesić na ścianie, bo to jest gratka dla każdego fana żużla, tak, na całą ścianę, bo tutaj rozmiar pewnie nie zna granic, to rozumiem, że fanpage Speedway Canvas, tak? To znaczy Speedway Canvas jako fanpage to jest fanpage taki no, informacyjny głównie, tak? Generalnie jesteśmy na Twitterze, na Facebooku i na Instagramie. Tam informujemy o naszych najnowszych produktach, albo też gdzie jesteśmy, co robimy, co zbieramy dla Was, a generalnie można przez stronę www.speedwaycanvas.com wejść sobie, tam są wszelkie informacje odnośnie ceny, kto to tworzy, wzory zawodników, jakie są dostępne i różne rozmiary. Mhm. Czyli jeszcze raz tutaj możemy polecić Speedway Canvas, fotoobrazy, płótno, także nie lada gratka dla każdego fana żużla, żeby sobie powiesić jakieś fajne zdjęcie na ścianie w różnym rozmiarze, to jest na pewno. Marcelina, myślę, że już zacierasz tak, ręce. Ja już mam myśli. Tak? Ja widzę, że Marcelina to już nie ma miejsca z tyłu. A to widzisz tylko część. Jeszcze się znajdzie trochę ściany. Tak jest. Porozmawiamy sobie teraz, ostatnia część naszego programu, a więc zapowiedź piątej kolejki PGA Ekstraligi 15-16 maja z kibicami, to jest też najważniejsze, o tym mówiliśmy na początku naszego programu, więc tak na szybko możemy sobie przeanalizować każdy po kolei mecz. Fogo Unia Leszno, Marc PL, Falubas, Zielona Góra. No to właśnie. Szósta kolejka, tak? Piąta czy szósta? Piąta się odbyła, pomylić. Ale były przełożone chyba dwa mecze, tak? Dobrze myślę? Ale jeśli chodzi o zestaw par, to dobrze powiedziałem, tak? Tak, zestaw par jak najbardziej, tak. Leszno, Zielona. Dobra, w takim razie tutaj musiałem sobie źle zapisać. Czyli Fogo Unia Leszno, Marwis, Falubas, Zielona Góra. Fogo Unia Leszno na wyjazdach świetnie, a u ciebie cały czas gdzieś tam mamy w pamięci tę wpadkę ze Stalą Gorzów, ale to była właśnie chyba wpadka, bo
Leszno po tym meczu z Gorzowem mówiło się, o słabe, to już końcówa, a tu się okazuje, że nie, oni nadal są mocni, Marcelina. No na pewno są mocni, aczkolwiek no, nie da się jednak ukryć, że mimo wszystko brakuje tych punktów juniorów. No, wspaniali są chłopacy z Leszna, mówili o tym seniorzy, mówił o tym Piotr Pawlicki, że oni bardzo ciężko trenują, że na treningach wyglądają bardzo solidnie, ale gdzieś tam przychodzi do tego dnia meczowego i być może gdzieś tam ta blokada się pojawia, że no, nie są w stanie tak zapunktować, jakby tego od nich oczekiwano i jakby tutaj ta bolączka chyba się ujawnia. Natomiast no, poza tym meczem na inaugurację, no to jak na razie te kolejne spotkania wygrali, choć to były tylko dwa spotkania, bo Unia Leszno odjechała najmniej spotkań w całej lidze, tylko trzy mecze na ten moment, dwa nieszczęśliwie zostały przełożone, wiadomo, pogoda nas nie rozpieszcza na początku tego sezonu. Ja myślę, że Leszno ma jeszcze rezerwy, które może z siebie wykrzesać, bo to też tak trochę na zakładkę, raz Jamon Litsi zawiódł, raz Jason Doyle zawiódł i jak oni wszyscy się naprawdę rozjeżdżą, dopasują i to będzie stara dobra foga Unia Leszno, to dalej będą groźni. Brak juniorów, to się wydawało, że brak juniorów w tym znaczeniu, że nie tacy dobrzy jak jeszcze niedawno Dominik Kubera, czy no ciężko Bartosz też Smektała. Wejść w buty, tak, Bartka Smektały, czy Dominika Kubery, no ale na pewno przed tymi chłopakami jest jeszcze świetlana przyszłość, oni też mają nad sobą bardzo dobrych specjalistów, którzy tam kierują nimi odpowiednio, więc na pewno będzie dobrze. Falubas skazany na pożarcie, Michał, przegrali u siebie z Gorzowem, teraz jadą do Leszna. Mają twarde orze do zgryzienia, w Lesznie się niełatwo jeździ. Moim zdaniem to może być dość wyrównany mecz, ponieważ mimo, że Unia przegrała ten pierwszy mecz swój, tak, ze Stalą Gorzów, to trzeba pamiętać, że Stracha i to dużego napędził leszczynianom Apa Toruń, tak? Wszyscy spodziewali się spokojniejszego troszeczkę meczu, a tutaj Toruń pokazał, że no można powalczyć, fajnie chłopaki jechali i no z dużym, dużo na plus, także Unia musiała się napocić tam, tak? Za Falubazem, znaczy inaczej, ja bym ten mecz widział na plus 10 dla Unii Leszno, mimo że no, Falubaz może być troszeczkę w dołku, tak? O ile porażka ze Stalą Gorzów no, 10 punktami może boleć, no, o tyle z Motorem Lublin już były dwa punkty, tak? Tylko trzeba też pamiętać, że w trakcie meczu Faluba zgonił pod koniec, tak? Nominowane wyścigi o mało co nie zremisowali, także jechać potrafią, to nie ma co. No, ten mecz nie wyszedł ze Stalą Gorzów Piotrowi Protasiewiczowi, ale następna kolejka jest następny mecz, także to są nadal zawodnicy, którzy potrafią powalczyć, potrafią jeździć i no kluczem do sukcesu chyba będą tutaj juniorzy. Powiedziałeś plus 10 dla Leszna, tak? Czyli tak w miarę wyrównany mecz. Tak na spokojnie, plus 10 dla Leszna po tym, co ostatnio prezentowała Unia u siebie, nie? Marcelina, zgodzisz się, czy może stwierdzić, że... Nie, ja tak bardzo ostrożnie zawsze podchodzę do typowania wyników i tak no, chyba nie umiem tego robić i nie lubię tego robić. Najlepiej jakby faktycznie widowisko było zacięte, ale zadam wam pytanie z kolei do was, panowie, bo jestem ciekawa może waszej opinii. Też wyczytałam gdzieś w mediach, pojawiła się taka wypowiedź, że być może Piotr Protasiewicz powinien sobie odpuścić ten mecz w Lesznie i po prostu spróbować jakoś z chłodniejszą głową i na spokojnie podejść do kolejnych spotkań, a to Leszno, że tak mocne u siebie i może tam zdominować Zieloną Górę, że po prostu wynik byłby spisany odgórnie na straty. Jak wy sądzicie? Czy takie rozwiązanie byłoby zasadne, czy nie do końca? Bo to też było w kontekście oczywiście rozmowy o odbudowywaniu zawodnika, w jaki sposób się to robi, że być może taka kolejny ciężki mecz u bardzo mocnego rywala mógłby jeszcze bardziej pogłębić pewien kryzys, tak? No ja myślę, że to byłoby wieszanie ręcznika już przed pierwszym biegiem, gdyby faktycznie tak było. I teraz pytanie, oczywiście to nie jest też najważniejsze patrząc z perspektywy klubu, zawodnika, ale tak sobie myślę, wchodzą kibice na trybuny 15 maja i nagle Falubas odpuszcza mecz w Lesznie, trochę brak szacunku i dla kibiców z Zielonej Góry i dla kibiców z Leszna. Oczywiście gdyby sam Piotr Protasiewicz powiedział, chcę przerwę, chcę sobie tutaj wszystko poukładać, to trzeba to uszanować, bo to jest tak doświadczony żużlowiec, że on wie, co robi. Ale z drugiej strony, jeżeli byłaby to decyzja odgórna, sztabu, żeby odpuścić,
to nie do końca mi się to podoba. Jeżeli Falubas tutaj nie ma nic do stracenia, no to tym bardziej moim zdaniem Piotr powinien sobie w tym meczu wystartować. Nie wiem, może nawet zaryzykuje, mówiąc, bo w przypadku Leona Macena spotkałem, że testował sobie coś tam w meczu ostatnim ligowym. Może Piotr też powinien ten mecz potraktować właśnie, wystąpić w nim i gdzieś tam sobie treningowo go pojechać, ale wystąpić. Ja się zgadzam z tobą w 100%. Po prostu takie padały gdzieś tam wypowiedzi, z takimi się spotkałam i byłam ciekawa. Też kto miałby pojechać za Piotra? No bo gdyby był mocny rezerwowy, który byłby w stanie go zastąpić, okej, ale pytanie, tak sobie teraz szybko staram przypomnieć kadrę Falubazu, no to czy ktoś za Piotra Protasiewicza mógłby pojechać w tym momencie? Jan Kwech. Ekstremalnie mówiąc, tak naprawdę ekstremalnie, już takim potężnym nawiasem, COVID jakiś, powiedzmy, dodatni dla Piotra Protasiewicza, tak, wchodzi w Adim, chociaż tam jest limit obcokrajowców, więc to nie tak łatwo. Ale wracając do twojego pytania, to, że Piotr pojechał na jeden punkt w meczu u siebie ze Stalą Gorzów, nie czyni go słabszym zawodnikiem. Może mieć każdy zawodnik, może mieć dołek, tak, Macenowi też ostatni mecz w Częstochowie nie wyszedł. Tak. Także to jest nadal Piotr Protasiewicz. To jest kapitan, tak? To jest morale, to jest wszystko. Zazwyczaj miał w Lesznie bardzo dobre występy. Także jeżeli, znaczy inaczej, czy Piotr nie powinien wystąpić, czy Piotr miałby nie wystąpić w Lesznie, to chyba to byłaby tylko ostateczna jego decyzja. No nie sądzę, nie? To jest zawsze zawodnik, który walczy do końca, no chyba, że rzeczywiście coś nie idzie. Załóżmy, odpukać, coś nie pójdzie mu w Lesznie, no to ewentualnie mogą się z teamem zastanawiać, szukać rozwiązania. Ale wcześniejsze mecze jakoś tego nie pokazywały, szczególnie chyba ten mecz z GKM bardzo dobry był. I też ten wyjazdowy też był całkiem niezły, także nie sądzę, żeby miał sobie odpuścić i to byłaby, on byłby ostatnią osobą, która by chyba o tym zadecydowała. No tutaj też słusznie zauważyłeś, że też torem, ale sama obecność w parku maszyn kogoś takiego jak Piotr Protasiewicz sprawia, że raczej jeździsz, a jak już inni zawodnicy się dowiadują, że go nie ma, no to też byłoby troszeczkę ciężkie tak pod względem właśnie mentalnym, ale jeszcze raz to powiem. Nawet niekoniecznie musiałoby go nie być, znaczy w składzie, tak, ale mentalnie, ale w parkingu mógłby być swoją obecnością, tak? No, ale tego sobie nie wyobrażam, żeby go nie było. Moim zdaniem ktoś taki musi być na meczach. Greg Hancock we Wrocławiu robi niesamowitą robotę swoją obecnością, więc tacy mentorzy są naprawdę, naprawdę przydatni. I jeszcze tak tutaj reasumując, jeżeli by sam Piotr podjął taką decyzję, okej, okay, ale jako menadżer osobiście bym takiej decyzji raczej nie podjął, bo tak sobie myślę, że słabszy Piotr Protasiewicz wciąż jest lepszy od w dobrej formie Jana Kwecha, z całym szacunkiem dla Jana Kwecha, ale jednak to nie ta półka w tym momencie, mimo wszystko, na PG Ekstraligę. Także to zobaczymy, to oczywiście jest moje zdanie. Wrocław kiedyś wsparcie był Tomik Knudsen i też mógł z nimi wygrać, także... także wszystko możliwe, wiadomo, nie? Tak, że tutaj możemy sobie postawić kropkę. ZOO Leszczyn, PPV Logistyki, Grudziądz, Motor Lublin, kolejny mecz, bardzo ważny dla Grudziądza, bo wiadomo, że każdy mecz u siebie dla Grudziądza to jest mecz o życie. I czy ten Motor Lublin jest w stanie wygrać w Grudziądzu? No pewnie jest, to może inaczej powiem. Grudziądz jest w stanie wygrać u siebie z Motorem. Teraz może zacznijmy od Michała. Motor jest rozpędzony. Mental i generalnie są na fali, tak? Z drugiej strony w zeszłym roku też mieli łatwo wygrać w meczu w Grudziądzu, który jechał dwa dni z rzędu u siebie mecze i nie udało się, także no ciekawy mecz jest to. Tutaj jak zwykle dużo będzie zależeć od liderów GKM-u, no i mam nadzieję, że jakiejś lepszej współpracy z nikim na torze, ponieważ czasami, tak jak już wcześniej mówiliście, a tutaj słuchałem wcześniej, no to czasami też gdzieś tam widać, że czy nawet na meczach będąc obecnym, tak? Nikt jedzie do przodu, partner jedzie z tyłu. Fakt, że jadą na 5-1, ale no nie wiem, czy mógłby przymknąć gaz i poczekać, pojechać parą? A nie, parą? Akurat tutaj się z tobą nie zgodzę, akurat nie obwiniałbym nikogo za to. To nie podoba mi się też takie komentowanie, że Niki nie jeździ parowo, to już jest nagonka na niego. Nie on jedyny, to po pierwsze, po drugie taki ma styl, nie każdy musi jeździć parowo. Co innego w parku maszyn, jeżeli nie udziela rad, a mógłby swoim doświadczeniem, to co innego. Ale jeśli chodzi o jazdę na torze, to nie krytykowałbym nikogo za indywidualizm.
Czasami, znaczy ja tutaj nie mam żadnej przypinki do nikiego. Mówię to, co widzę po prostu. Czasami by się przydało, moim zdaniem, gdzieś tam poczekać, zobaczyć, będzie lepiej dla nas, dla drużyny, tak? Nie zawsze może to wychodzi. Na przykład w meczu w Toruniu bardzo fajnie wyszli z Denisem Zielińskim na 5-1 i widziałem, że Niki się rozpędza, no gdzieś tam troszeczkę powiózł Denisa. Zakończyło się to remisem, a już może być 4-2 wygrali gdzieś tam, tak? To są takie gdzieś tam... Ale też spójrz, Michał, z innej perspektywy. To jest lider, którego się wymaga zdobywania dużej ilości punktów, który ma ciągnąć tą drużynę. No, tradycyjnie on, Kenneth i Przemek na nich będzie, no i Krzysiek. Mam nadzieję, że już u siebie mecz zdecydowanie lepiej widzi Krzyśkowi Kaczkowi. Mm-hmm. A propos jeszcze Nikiego, to trzeba też spojrzeć na to z innej perspektywy, że Żużlowiec, który właśnie jedzie z przodu, on też sam widzi, czy jest sens ciągnąć tego drugiego, czy to nie jest za duże ryzyko, bo czasami chcesz pomóc, a wychodzi, no efekt jest jest odwrotnie niż do zamierzonego, bo ten doparowy też musi prezentować jakąś jakość na tym torze, żeby ten lider go ciągnął. My chcemy, żeby ten lider ciągnął tego doparowego, ale czasami się nie da i Niki myślę, że też sobie kalkuluje. Jeżeli widzi, że jedzie partner i faktycznie jest w stanie utrzymać mu tempa, to mu pomoże, ale jeżeli widzi, że ten junior jest daleko z tyłu, to Niki nie chce ryzykować, jedzie po pewne 3 punkty, też tak sobie to kalkuluje, patrząc z perspektywy Nikiego, to też tak zero-jedynkowo nie można podchodzić. No może tak być, aczkolwiek no, nie każdy jest Tomaszem Golobem, prawda? No tacy zawodnicy raczej rodzą się raz na wiele lat. Tomasz Golob, no oczywiście, że... Nie, chodzi mi o to, że no, są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście może idzie dalej, ponieważ są punkty potrzebne, nie? Aczkolwiek w meczu no, chociażby ze Stalą Gorzów jechali parowo przez cały czas, z Przemkiem Pawlickim, a tylko dlatego, że Waculik jechał daleko z tyłu za nim. Mhm. No to tak, parą to każdy może pojechać, prawda? No tak, no, ale wiesz, Michał, tak można do każdego zawodnika, byśmy gdzieś tam znaleźli jakiś powód, żeby się przyczepić. No tak, ale Maciej Janowski, czy nawet Tomasz Golob też miał biegi, gdzie coś tam mu nie wyszło w jeździe parową, to wiesz, to też tak nie można wypominać. Zdarzały się te. Od czwórki liderów tutaj będzie zależeć i, no i od młodzieży. Tutaj może troszeczkę bardziej na plus dla motoru, aczkolwiek tak jak obserwuję początek tego sezonu w wykonaniu właśnie młodzieży grudziąckiej, szczególnie u siebie, są pewną parą zawodników, także mogą tutaj namieszać. No widzisz, Marcelina, jaki ten Niki Peters, jaką ma on charyzmę, że obiecałem... Ciągle się pojawia tak, się tutaj, tego, tak, że nie będziemy o nim dyskutować, a... No, ale no charyzmy na pewno mu nie można odmówić, to prawda. Dobrze. Tak sobie jeszcze patrzę właśnie na skład tutaj awizowany i GKM-u Grudziądz i Motoru Lublin. No i tutaj pojawił się Paweł Miesiąc, tak? W miejsce Krzysztofa Kasprzaka. Tak. Mecz z podtekstem. No i właśnie. Mecz z podtekstem to raz. Dwa, wraca Krzysztof Buczkowski do Grudziądza. Wraca, no, pierwszy mecz wyjazdowy, ale taki trochę domowy, można powiedzieć, też dla niego. Ciekawa jestem tutaj też jego postawy, bo może zdarza się tak, kiedy zawodnik, który opuszcza pewien klub, potem wraca do niego z inną drużyną, dostaje takiego super ekstra doładowania i może to będzie przełomowe spotkanie właśnie dla Krzyśka Buczkowskiego. No, to byłoby fajne, oczywiście. Tak, ten mecz jest na przełamanie w ogóle dla wielu zawodników i tutaj, zwłaszcza dla drużyny z Grudziądza. No naprawdę, to się ten mecz naprawdę zapowiada się ciekawie i nasz gość, Benny Zielski, to jest też ten chłopak, który on może zrobić różnicę. Jeżeli znowu pojedzie fajnie, zrobi gdzieś 5-6 punktów, może więcej, no to kto wie, właśnie on może być bohaterem. Tak mi się wydaje, tak Denis Zieliński. Z drugiej strony, po drugiej stronie barykady z kolei Wiktor Lampard i Mateusz Cierniak, którzy są najlepszą parą, najmocniejszą teraz. Jeśli chodzi o Ekstraligę, no też mogą namieszać. Bardzo ciekawy mecz. Dzień później, Ewiner, Apator, Toruń, Eltrox, Włóknia, Częstochowa. Dla kibiców z Częstochowy zawsze mecze z Toruniem są ciekawe. Zawsze mnie to ciekawiło, bo dla kibiców z Częstochowy mecze z Toruniem zawsze mają taki no, smaczek, a czasami słyszę, że dla kibiców z Torunia mecze z Włókniarzem niekoniecznie są takimi najważniejszymi. Nie wiem, Marcelina, jak ty na to patrzysz? Wiesz co? Święta wojna?
Nie, ja się raczej chyba nie spotkałam się osobiście z takim podejściem, aczkolwiek rozumiem, z czego może to wynikać, tak? Tutaj te transfery Jason Doyle do Częstochowy, Paweł Przedpełski, Adrian Miedziński, tutaj to się na tej linii często wymieniało, Rune Holta przecież też przechodził z jednego do drugiego klubu, więc wydaje mi się, że może chodzi tutaj o tą wymianę na zawodników na linii. Znaczy też o złote medale Mistrzostw Polski 96-2003, za każdym razem Wuchter był lepszy od Torunia w tych decydujących meczach, też oba zespoły często rywalizowały właśnie ze sobą o te najwyższe cele gdzieś tam w no latach. To, tych składowych tutaj jest kilka, żeby faktycznie patrzeć na tą rywalizację jakoś szczególnym okiem. Natomiast no, ja jestem bardzo ciekawa w ogóle właśnie postawy Eltrox Włókniarza Częstochowa, bo tak przed tym sezonem się mówiło raczej o dobrej postawie tego zespołu, że będzie tutaj raczej jednym z kandydatów do tego top 4. No, powiew świeżości, Bartosz Smektała, Kacper Woryna, świetni juniorzy, solidny Leon Madsen, Fredrik Lindgren, no same superlatywy. A to tak zaczyna wyglądać delikatnie nerwowo, jedna wygrana, tak? Na koncie Częstochowy, jeżeli dobrze tutaj sobie zerkam na tabelę, i trzy porażki, i to takie dość bolesne, bym powiedziała. No, mają o czym myśleć na pewno w Częstochowie. No ja słyszałem, zanim Michał oddam Ci głos, ja słyszałem zdanie, że w tym meczu nie pojedzie Kacper Woryna, że po prostu włodarze Włókniarza dadzą co odpocząć. Kacprowi pojedzie trzech juniorów, pojedzie prawdopodobnie na seniorce Jakub Mićkowiak, a jako juniorzy Bartłomiej Kowalski i Mateusz Świdnicki. Takie mam informacje gdzieś tam kuluarowe. Zobaczymy tak naprawdę przed meczem, bo można dokonywać jeszcze zmian w awizowanych składach. Tak, bo tutaj cały czas jakby Kacper Woryna w awizowanym składzie jest. Aczkolwiek nie zdziwię się właśnie, jak na last minute będzie zmiana i może tak być, że Kacper nie pojedzie, bo wcześniej, Marcelina, też wspomniałaś o Piotrze Protasiewiczu. Czy to byłby dobry pomysł, gdyby odpuszczono? Tak, ja tylko powtórzyłam jakby opinię, z którą się spotkałam w internecie i byłam ciekawa waszej odpowiedzi, natomiast to nie jest absolutnie jakby moja myśl i mój pomysł, jakby tutaj rozegrać to spotkanie w Lesznie, więc... To ja teraz w takim razie zrobię to samo. Też zapytam w imieniu tutaj tych opinii, który Kacper Woryna mógłby sobie odpuścić mecz w niedzielę, czy pomysł z trzema juniorami jest dobry, Michał? No znowu ciężkie takie pytanie, w sensie no, żaden zawodnik nie chce odpuszczać, tak? Każdy chce jechać, każdy chce zarobić. Myślę, że tutaj Piotr Świderski ma niezły orzech do zgryzienia, co zrobić. Toruń jest jednak mocnym torem. Zależy też, jak Kacprowi w Toruniu szło, no tak w kratkę, raz lepiej, raz gorzej. Z trzema juniorami jest ryzyko, aczkolwiek częstochowscy juniorzy też są bardzo na plus. Właśnie, Miśkowiak jeździ bez zarzutów. Tak, ostatnio Bartłomiej Kowalski też parę takich, mimo że jakichś tam wielkich może gdzieś tam punktów nie zrobił, ale swoją postawą na torze no, pokazał, że idzie rozwój, tak? Super. Także no, będzie to ciekawie. Ja tylko nawiążę jeszcze do tych smaczków, powiedzmy tam, że mówi się, że Częstochowa smaczek z Toruniem, do Torunia niekoniecznie. Torunianie może, kibice toruńscy, no może Włókniarz, no, drużyna jak każda inna dla częstochowskich kibiców. Smaczkiem może być ten fakt, że oni tam wygrali dwa z ostatnich trzech meczów, tak? W Toruniu. Także no, jest to teren, w którym można powalczyć i no też jestem przekonany, że Macenowi nie zdarzy się taki mecz jak u siebie ostatni. On jest zmobilizowany, tak? Będzie. Poza tym w Toruniu zawsze śmigał, no czy to w Grand Prix, tak, czy to w Lidze. Czy 13, czy 15 punktów, paręnaście zawsze robił. Także tu już nawet nie chodzi o Grand Prix, ale porównując tutaj do ligi, tak? No bo jednak o tym mówimy. Także może być ciekawie, aczkolwiek Toruń to jest... No u siebie jest mocny, taki sezon jak dwa lata temu, to już raczej się nie przydarzy przez jakiś czas i no mają atuty, dużo atutów mają. Tak, no to Beniaminek tylko teoretycznie na papierze. Tak, no tak nawet dziwnie brzmi. Plus 10, plus 12. Tak, to prawda, no ciężko mi też przyzwyczaić się do Ewinera Pato, którym Beniaminek Ekstraligi, no raczej mówię tylko teoretycznie. Tak, Michał, chciałeś coś powiedzieć? Powiem, też kiedyś była Beniaminkiem Ekstraligi i jakoś to nie mogło mi przejść. No, no właśnie, no także może niedługo derby. Spadliśmy, tak, weszliśmy i co, nagle Beniaminek, 58 sezon, fakt, że z jedną przerwą, tak trochę, to jakby, no już nie będę się rozwijał dalej. Dziwnie, faktycznie. Tak, zaprosimy
magazynu pierwszej ligi, to sobie porozmawiamy szerzej o Polonii Bydgoszcz. Ostatni mecz, jaki nam został do tak przeanalizowania sobie pokrótce, do zapowiedzi. Petar Sparta Wrocław, moje Bermudy, Stal Gorzów, absolutny hit, szlagier. Sparta Wrocław bez Taja Wufindena pokazała naprawdę swoją moc. Artiom Łaguta i Maciej Janowski wykorzystana w ZZ-ka w 100%, można powiedzieć, na torze w Częstochowie. Kto by się spodziewał, że bez Wufindena tak świetnie poradzą sobie pod Jasną Górą. No i Stal Gorzów, już mówiliśmy na początku naszego programu tutaj mnóstwo ciepłych słów o tej drużynie Marcelina. No co ja mogę jeszcze powiedzieć? Co to może być za mecz? No absolutny hit. No, myślę, że będzie gorąco i będzie no, na styku, myślę. Tutaj chyba ciężko wskazać jednego faworyta. Też pamiętamy, co działo się w zeszłym sezonie, bo zdaje się, że tam Gorzów chyba wygrał wtedy z Wrocławiem. 44-46, jeśli dobrze pamiętam, to też był taki bardzo wyrównany mecz. No, widzimy, jak wygląda drużyna Stali Gorzów. Widzimy, jak wygląda mimo wszystko pod nieobecność Taja Wufindena drużyna Betard Sparty Wrocław. Wrocław bardzo nakręcony, bardzo skupiony na tym konkretnym celu, jakim jest to upragnione Mistrzostwo Polski, więc myślę, że jeszcze na swoim torze będą wykorzystywać po prostu na maksa wszystkie możliwości, żeby z tego spotkania wyciągnąć 2 punkty. Więc, a z kolei Stal Gorzów, no wątpię, żeby miała tutaj, tak powiem, ten mecz odpuścić w jakiś sposób, czy nie stanąć na wysokości zadania, bo też widzimy, jak świetnie prezentują się od początku, na razie nie pokonani w PG Ekstralidze, więc no ja bym się już pokusiła nawet tutaj może o jakiś remis. Pierwszy, no jeszcze nie mieliśmy chyba żadnego remisu w tym sezonie, więc może pierwszy remis. No. Ciekawe, kogo by zadowolił, bo Gorzów taki rozochocony tymi zwycięstwami, wygrali w Leszny, więc ja nie wiem, czy oni będą się cieszyć z remisu. Normalnie pewnie tak, ale teraz to nie wiem. No, każdy chce wygrać, tak, w takim spotkaniu z takim rywalem, z jednej i z drugiej strony patrząc, więc każde 2 punkty będą smakować na pewno 2 razy lepiej niż 1 punkt wywieziony w remisie, no ale no, patrząc na rozkład sił po jednej i drugiej stronie, to myślę, że to może być naprawdę spotkanie na żyletki. Tak, no zależy w jakich okolicznościach ten remis dana drużyna mogłaby wywalczyć. Wygrywając czy wygrywając przed ostatnim biegiem, prawda, to już tak nie wnikamy w te detale. Tak. Szymon Woźniak, powrót do Wrocławia, tutaj był naszym gościem przed chwilą, powiedział tak dyplomatycznie, że dobrze mu się jeździ na tym torze. On też może tutaj być tym, który zrobi różnicę, bo tak sobie tutaj patrzę na jego dotychczasowe wyniki. 6 punktów z Lesznem, 8 z Lublinem, 10 plus 3 z GKM-em Grudziądz, 9 plus 2 z Falubazem. No, we Wrocławiu wydaje się, że on pojedzie raczej na tym swoim dobrym, wysokim poziomie. Michał. No tak, trzeba pamiętać, że właśnie zeszłoroczne mecze we Wrocławiu kończyły się 2 razy wynikiem 4-6-4-4. Raz dla Stali Gorzów, raz dla Sparty Wrocław. Tak naprawdę, jak pamiętam, jak oglądałem ten mecz, to Szymon właściwie wygrał im ten mecz, ten pierwszy. W tym 14 wyścigu tak świetnie rozprowadził chyba Andersa Thomsena, że no, dał radę po prostu, co pociągnęło dalej, znaczy dalej. Ten mecz już prawie, że tylko wystarczyło Zmarzlikowi wygrać chyba ten ostatni wyścig. Ale generalnie chyba tak, jakiś tam, jeżeli, tak chyba Szymon powiedział, że jeżeli jakiś zawodnik gdzieś dobrze jedzie, czy ma jakieś ustawienia, czy coś, no to mu idzie po prostu. To są te tylko jakieś tam drobne korekty, tak? Tutaj też, tak jak Marcelina, bym się skłaniał ku remisowi, chociaż bardziej ten jeden punkcik może więcej na rzecz Sparty Wrocław, dlatego że oni jadą ZZ-kę. Tak, więc te pary są naprawdę mocne i no, będzie co oglądać. Aczkolwiek w tym momencie Stal Gorzów, to co pokazał mecz w Zielonej Górze, no jak pójdą ze startu chłopaki i ustawią się parą, to też nie będzie łatwo im złapać, chociaż ten tor we Wrocławiu jest troszeczkę szerszy i troszeczkę bardziej do walki. Wrocławscy zawodnicy wykorzystują każdą, nawet najmniejszą przestrzeń, załóżmy, nie wiem, na prostej startowej, jeżeli ktoś jedzie parą, ale pilnuje tych zewnętrznych pól, tak? No to tam idzie się wcisnąć przy krawężniku, przecież Maciej Janowski ile razy przecież wyciągał wynik jadąc na 1-5 po pierwszych 2 okrążeniach i później wciskał się tam w tamtą lukę, także
No tak, Marcelina mówi, koło remisu może się zakręcić, aczkolwiek z minimalnym punkcikiem na plus dla Sparty Wrocław, moim zdaniem. Dla Sparty Wrocław. Zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Jedno jest pewne, na pewno będzie się działo, bo mnóstwo fenomenalnych nazwisk, te pojedynki, Janowski, Ufinden, Janowski, Zmarzlik, Ufinden mówię, Łaguta. Łaguta, tak. Zmarzlik, Janowski, Zmarzlik. Zapowiadają się fantastycznie, a i pozostali zawodnicy te też pewnie zaprezentują się. Tak, no już mógłbym wymienić wszystkich zawodników awizowanych na ten mecz, bo tak naprawdę tutaj będzie się działo, więc tutaj będziemy już stawiać prawie kropkę, bo ja wrócę do pytania takie już na rozluźnienie do Marceliny. Pan Dawid zapytał tam, nie wiem, 40 minut temu, ale nie chciałem jakby skakać po tematach, dlatego zostawiłem to na deser. Marcelina, miałaś już wielu gości, ekspertów w studiach meczowych. Zdradź nam, kto jest twoim ulubionym rozmówcą w trakcie meczu między biegami, pyta pan Dawid. No i to jest takie pytanie z cyklu, albo z cyklu tak jak wypowiedź moja na początku a propos najsympatyczniejszej drużyny w PGE Ekstralidze i nie chciałabym tutaj chyba... Łatwo się narazić. Wybierać, nie, znaczy narazić, no to może jedno, ale powiem szczerze, że do tej pory naprawdę ze wszystkimi mi się tak fajnie pracowało i rozmawiało, że no, na pewno wskazałabym na Rafała Dobruckiego, bo miałam najczęściej przyjemność z nim prowadzić właśnie studio i bardzo sobie cenię jego punkt widzenia, jego wiedzę, doświadczenie i też taką lekkość w tłumaczeniu pewnych niuansów i rzeczy. I też muszę powiedzieć, że bardzo dużo się od niego nauczyłam, więc no jeżeli miałabym wybrać, chociaż podkreślam, że naprawdę i z zawodnikami ekstraligowymi, pierwszoligowymi, i ekspertami różnymi bardzo dobrze mi się pracowało i rozmawiało, no to wskażę na Rafała Dobruckiego właśnie z racji tego, że mieliśmy najczęściej te okazje rozmawiać i bardzo właśnie fajnie, pozytywnie, merytorycznie i naprawdę dużo, dużo się od niego nauczyłam. Jeżeli pan Dawid nas jeszcze ogląda, no to myślę, że będzie usatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Rafał Dobrucki, zdaniem Marceliny. I chyba tutaj już będziemy w takim razie kończyć nasz dzisiejszy program. Przeanalizowaliśmy sobie mecze tej najbliższej kolejki PGE Ekstraligi. Byli wcześniej z nami Szymon Woźniak i Denis Zieliński. Ci z Państwa, którzy teraz gdzieś dopiero się do nas dołączyli, to mogą sobie to otworzyć. A od początku są z nami Marcelina Rutkowska, Eleven Sports, Eurosport. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Michał Szmyt chciałem powiedzieć od początku, no nie od początku, bo na końcówkę naszego programu, ale ostatni zawsze są pierwszymi, Speedway Canvas, Putna, odwiedzajcie tutaj ten fanpage, tak, i sklep, tak, social media, jesteście tak wszędzie, gdzie się da, więc jak ktoś chce sobie Putno zamówić, naprawdę, naprawdę warto. Dziękujemy Państwu, dziękujemy za wszystkie pytania. Dobranoc i do zobaczenia przy najbliższej okazji. Dobrej nocy. Dzięki, miłej kolejki.